Serdecznie witam Was, drogie niewiasty, należące do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dzieciństwa Bożego, czcigodne opiekunki życia. W ten niezwykle uroczysty dzień Zwiastowania Pańskiego chcę skierować do Was parę słów. Zależy mi na tym bardziej, że mamy ograniczony kontakt w związku z pandemią, mamy ograniczone możliwości, zwłaszcza formacyjne. Tymczasem dzisiejsza uroczystość Zwiastowania Pańskiego to przecież ta uroczystość, w której dziękujemy Panu Bogu za ten właśnie dar życia, którym jest Jezus. To dzisiaj w liturgii, w drugim czytaniu słyszymy słowa z listu do Hebrajczyków, z których wynika, że Bóg Ojciec utworzył Synowi swemu odwiecznemu ciało. Wiemy z Maryi Dziewicy, ten Syn zaś rzekł, oto idę, aby pełnić Twoją wolę. Stąpił z nieba na ziemię, stał się człowiekiem. I my te treści dzisiaj na nowo rozważamy, można powiedzieć, je kontemplujemy, bierzemy w swoje życie. Przede wszystkim tę tajemnicę obecności, bliskości Boga pośród nas, o czym sobie też przypominamy w codzienności, odmawiając modlitwę Anioł Pański. To wielka łaska, Jezus, Boże Dziecię nam dane. Oczywiście, że w tym dziele ogromnie wielki wkład ma Maryja. To jej fiat jest, można powiedzieć, tym jej wkładem w urzeczywistnianie przez samego Boga Bożego Macierzyństwa Maryi. A przecież to wy, jako opiekunki życia, macie ją za tę pierwszą patronkę. Przecież wspólnota, do której należycie, to jest Maryjna Wspólnota Opiekunek Dzieciństwa Bożego. Więc tę dzisiejszą uroczystość zachęcam Was do tego, byście najpierw na nowo spojrzały na Maryję, byście rozważały dzisiaj tę Ewangelię, która nam wybrzmiewa w świątyni, o tym jej fiat rozważały, jak też to fiat rozwijać w swoim życiu. Tak naprawdę to przecież oto fiat wchodzi w tym naszym dziele, które żeśmy sobie zakreślili, w tej opiece o dzieciństwo Boże na naszej ziemi, w naszym opolskim Kościele. Powiedzieliśmy, że to zasadniczy cel Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dzieciństwa Bożego można tak określić, naśladując Maryję, opiekować się życiem Bożym, które otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Życiem Bożym, które jest w naszym Kościele, które rozlało się w naszych sercach, by tego życia nie zmarnować. Więc chodzi o duchowe macierzyństwo, podpatrując oczywiście Maryję. Drogie opiekunki życia, chciałbym przede wszystkim Wam podziękować za to, że jak ufam, choć pandemia ciągle nie ustaje, mamy te słupki bardzo nas niepokojące, znowu boimy się nawet, co będzie ze świętami, z Wielkim Tygodniem. Mam nadzieję, że modlitwę codzienną, tę, którą żeście podjęły, deklarując przystąpienie do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięstwa Bożego, że ją odmawiacie, że też w tym wskazanym wam dniu podejmujecie taki szczególny dar dla Kościoła opolskiego, jakim jest udział we mszy świętej, ofiarowana komunia święta, no i dłuższy czas na rozważanie Bożego Słowa, by w ten sposób przyczyniać się do rozwoju życia Bożego w naszym Kościele. I za to najpierw chcę wam podziękować. W tym dziele trwajcie. To jest ten pierwszy poziom kształtowania tej naszej wspólnoty i tej opieki nad tym życiem Bożym, które otrzymaliśmy od Boga na Chrzcie Świętym. Modlitwa. Modlitwa za siebie, ale też modlitwa zwłaszcza za młode pokolenie. O wiarę w sercach naszych, o duchowy rozwój tych naszych serc, o dobre wychowanie dzisiaj religijne, chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia, dzieci, młodzieży. Także za cały nasz Kościół, by promieniował życiem Bożym, które właśnie Pan Bóg dał wówczas, gdy posłał anioła do Maryi ze zwiastowaniem, iż chce, aby stała się matką Jego Syna.
W tym czasie pandemii mamy niestety poważnie, można powiedzieć, tak jakby zawieszone to dzieło formacji. Ono jest bardzo ważne. I chciałbym tylko przypomnieć to, do czegośmy już też doszli, nawet w tych naszych spotkaniach wspólnych w Oleśnie. Mieliśmy to wspólne ostatnio spotkanie 24 lipca, kiedyśmy przyjęli też do naszej wspólnoty nowe członkinie. A także gdy 11 października z przedstawicielkami wspólnoty spotkałem się w kościele seminaryjnym. Tam sobie zakreśliliśmy właściwie taki pewien program promieniowania. Promieniowania w naszym kościele, promieniowania wobec zwłaszcza młodego pokolenia, no tym duchowym macierzyństwem, a lepiej jeszcze powiedzieć tym dziecięstwem Bożym, tym życiem Bożym, które jest nam dane od dnia chrztu. Cztery takie punkty pozwolę sobie przypomnieć, by je na nowo niejako wziąć, wchodząc w ten wielki tydzień i za chwilę w okres wielkanocny. Przecież to jest ten okres wielkanocny, to jest ten okres rozradowania się tym życiem, które w Wielkim Tygodniu wspominamy. Najpierw musiało umrzeć, by dać taką obfitość życia dla całego rodzaju ludzkiego. Oczywiście mowa jest o Chrystusie zmartwychwstałym. Jak promieniować tym Chrystusem, którego mamy w sobie, w którym żyjemy, bo jesteśmy wszczepieni w Niego? Powiedzieliśmy najpierw sobie tak, że trzeba w dzisiejszym czasie uznać Boga za godnego wiary. A jest to, myślę, o tyle łatwiejsze, że widzimy, iż powoli nie wiemy, komu dać wiarę, jeśli chodzi o ludzi. Natomiast Bóg jest pewny, zwiastuje prawdę, doskonale zwiastuje i pełną prawdę. Mamy ją przekazaną, Kościół ją w imieniu Boga ciągle głosi. Chciejmy więc w tym trudnym dla nas czasie, w czasie też tegorocznego Wielkiego Tygodnia zwłaszcza, z taką świadomością uznać Boga za godnego wiary, otworzyć na oścież Mu serce i bez oporów, bez jakiegoś takiego ludzkiego, czy aby na pewno przyjąć to, co nam zwiastuje w imieniu Boga Kościół. Uznać Boga za godnego wiary. Dwa, powiedzieliśmy sobie, że bardzo ważne jest też to, aby w tym takim trudnym dla nas czasie obudzić w sobie pragnienie Boga, życia Bogiem, życia na większą Jego chwałę. Chcieć żyć Jezusem. Chcieć żyć tym życiem, które otrzymaliśmy na chrzcie. I to jest niezwykle ważne, a myślę, że ku obudzeniu tego pragnienia wielkim znakiem jest krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który póki co jest jeszcze zasłonięty, ale Wielki Piątek będzie na nowo odsłonięty, a w naszych domach jest odsłonięty. Adorujmy ten krzyż, bo on nam komunikuje, Jezus nas kocha. On żyje dla nas. Dla nas zwyciężył śmierć, piekło i szatana. On pragnie naszego szczęścia. Kogo bardziej pragnąć, jak nie tegoż Jezusa, który do końca nas umiłował. I trzeci punkt w tym takim formacyjnym naszym dziele, czyli w tym, żeby nasze serce było coraz bardziej dobre i szlachetne i promieniowało życiem Bożym, to jest to zatroskanie o to, aby bardziej żyć po Bożemu. Rachunek sumienia rzetelny w tych dniach, by naprawdę wyspowiadać się przed Panem, wyznać swój grzech i w takim stanie odzyskanej łaski, uświęcającej do końca, czyli obudzonym dziecięstwie Bożym, umocnić się w takim postanowieniu i podjąć ten trud życia bardziej jeszcze po Bożemu, bardziej według przykazań, bardziej według Ewangelii, nie na mniej więcej, ale bardziej i bardziej wiernie. I czwarty punkt, jak takie cztery świece na wieńcu adwentowym powiedzieliśmy sobie, to jest też to, by w codzienności żyć po prostu bardziej obecnością Boga, Jego bliskością, na co ta dzisiejsza uroczystość nam zwraca uwagę. On zamieszkał pośród nas. Raz zamieszkał i mieszka stale. Tym żyć. I dlatego tak bardzo ważna jest ta adoracja Najświętszego Sakramentu. Jeśli w Kościele nie ma wystawionego Najświętszego Sakramentu, zawsze jest tabernakulum. Nawiedzenie Pana Jezusa w świątyni. Do tego was, kochane, drogie opiekunki życia, na nowo zachęcam, mało powiedziane. Wzywam. Owszem, kiedy to dziś tu mówię, nie wiem do końca, jakie będą jeszcze obostrzenia.
Trochę się obawiamy o to, czy będziemy mogli ze naszych świątyń tak korzystać, jak to zazwyczaj bywało w czasie świąt. Oby nam tylko kościołów nie zamknięto. I poradzimy sobie, jeśli nawet będą obostrzenia, oby tylko nie zamknięto, o to się módlmy też w tych dniach, bo trzeba, nawet jeżeli nie będziemy mogli być wszyscy na ceremoniach, na uroczystej liturgii, trzeba, żebyśmy korzystali ze świątyni w ciągu dnia. I tu przechodzę do apostolatu. Was, opiekunek życia. Bo mówimy modlitwa, mówimy formacja swego wnętrza, praca nad sobą, ale też apostolat. Dać dobry przykład, mało tego, być animatorką życia prawdziwie Bożego najpierw we własnym domu. Od czego zaczynać? Że się też zabierze wnuka, wnuczkę, czy pójdzie z dziećmi właśnie do świątyni, by nawiedzić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, obecnego w tabernakulum. Po prostu do świątyni, do Pana, pobyć razem, pomodlić się razem. No i w tych dniach obawiam się, że będziemy przede wszystkim zdani bardziej na przeżywanie tych świąt w domu. Proszę was bardzo, byście dały taki dobry przykład, byście tym promieniowały. Byście były w tych dniach właśnie animatorkami tego kościoła domowego. Tak jak w zeszłym roku, w piątą niedzielę Wielkiego Postu w związku z tym wybuchem pandemii mówiłem, że trzeba byśmy w domu, w centrum albo na stole postawili krzyż, albo gromadzili się przy krzyżu wiszącym na ścianie, w pobliżu albo na stole, żeby było Pismo Święte, zapalona świeca i gromadzili się, budowali taki domowy kościół. O to bardzo was proszę, bądźcie takimi właśnie animatorkami tego dzieła, aby w ten sposób w domu to życie od Boga nam dane adorować. Tym życiem żyć. Do tego, który na krzyżu za nas umarł, zanosić gorącą modlitwę, a potem, gdy prawica Jego wzniesiona, żeby po prostu tak obudzić w sobie przy Nim na modlitwie ufną nadzieję i jednocześnie zadbać o to, by też był taki rytm modlitewny w domach. Czyli żeby była modlitwa Anioł Pański, choćby w południe, żeby była koronka do miłosierdzia Bożego, żeby odśpiewać gorzkie żale, żeby w domu, jeżeli to nie będzie możliwe w kościołach, odmówić drogę krzyżową, przejść drogę krzyżową. Można nawet, jeżeli to jest w warunkach zabudowy takiej wiejskiej, to można po swoim podwórzu, po swoim ogrodzie przejść, można pójść w las. Różne możliwości też są, ale w domu samym też. No i wieczorem na wspólnej domowniku w modlitwie chciejcie się gromadzić. Czcigodne opiekunki życia, przed nami piękne święta. Jak je przeżyjemy, jak nam pozwolą je przeżywać, nie wiemy jeszcze. Ale to od nas zależy, jak je przeżyjemy. Niezależnie od obostrzeń możemy i powinniśmy spotkać się z Chrystusem cierpiącym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Aby obudzić to życie, któreśmy otrzymali na chrzcie. I tego wam szczególnie życzę. Takiego rozradowania się życiem, które otrzymaliśmy. Jednocześnie, żeby ten pokój, który Chrystus zmartwychwstał przynosi, zagościł was w waszych domach. No i oby był to taki czas, w którym umocnicie swą wiarę. Także ta wiara przejdzie na poziom takiej dziecięcej ufności. Szczęść wam Boże, niech ukrzyżowany swoim spojrzeniem budzi w was wiarę, a zmartwychwstały niech otoczy was ramionami swej przepotężnej, zwycięskiej miłości.